Co robicie tam w Holandii? Jak wiecie, dobrze, około 2 lat temu ktoś przyjechał, robiliśmy ewangelizację i z ludzi, którzy przyjęli Jezusa, powstał Kościół. Poszliśmy tak po prostu z biegu, bo po ewangelizacji Artur nam powiedział, czy jesteśmy gotowi. Nie byliśmy oczywiście gotowi, ale chcieliśmy. Zawsze mieliśmy z mężem pragnienie, że chcemy coś więcej. Obecnie ci ludzie są, nie wycofali się. Artur przyjeżdżał, budował fundamenty, później szkoły wiary. Ci ludzie duchowo są obdarowywani, nie wycofują się, idą do przodu. My obecnie jesteśmy na etapie wynajęcia sali i od marca regularnie będziemy wychodzić na ulicę Holandii i będziemy wyrywać ludzi z piekła. Że jest to naszym, pragnieniem i wiem, że mamy Bóg w swojej stronie, więc jeżeli Bóg z nami, ktoś przeciwko. Amen. Amen. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dzisiaj na nabożeństwie miałem taką wizję, którą nie wiedziałem, jak mam powiedzieć, ale Kamil mi powiedział, że trema tylko trwa do momentu, kiedy weźmę mikrofon do ręki, ale to chyba nie jest do końca prawda. Miałem taką wizję, że wszedłem do transportu, niby lokomotywa, jakby wagon kolejowy, 26 lat temu, ale kiedy wyglądałem przez okno, cały czas stałem na tej samej stacji. I kiedy poznałem Artura i Agatę, ten transport ruszył. I teraz tak pędzi, że wiem, że kościół, który założyliśmy, przyczyni się do tego, że dużo ludzi usłyszy Ewangelię w Holandii. Amen. 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 Dzięki. Wiecie, to chciałem, żebyście usłyszeli kilka tych świadectw. Są tu jeszcze inni ludzie, którzy też rozpoczęli działania. Tutaj Artur i Roxana, którzy w Szczecinie zaczęli. Jest tutaj Małgosia, gdzie nie ma jej męża, ale rozpoczęli działania w Tomaszowie Mazowieckim. Więc są ludzie. Wiesz, dlaczego chciałem, żebyście posłuchali tych świadectw? Bo jeżeli w kimś z was dzisiaj budzi się coś, albo stajesz w takim miejscu, że wiesz, że możesz pójść, w ogóle, nie? No to chcesz, żebyś zrozumiał, żebyś poszedł. Bo oni poszli. Zobaczcie, to są ludzie, oni prosto rozumują. Rozumiecie? Prosto rozumują. Oni podjęli jakieś decyzje w życiu. Ja bym chciał, żebyś się nie bujał kolejne 2, 4, 8, 10, 20 lat, żebyś się nie bujał, tak? Z podjęciem decyzji o zrobieniu kroku, aby szerzyć królestwo. Chciałbym, żebyś nie budował też teologii do tego sobie jakiejś. Jeszcze nie jestem dojrzały. On się nawrócił w 2009 roku, Barbara. Czy on jest dojrzały? Proszę cię. Nie jest dojrzały. Mateusz w ogóle nie jest dojrzały. Mateusz się zaczął z nami spotykać, to nie uważam. Naprawdę. Siedział też herbatę. Rozumiecie, o czym ja mówię? To nie są dojrzali ludzie, bo to łatwo. Wiecie, fajnie się ogląda YouTube. Potężni Boży ludzie, gdzieś tam, wiesz, i różne sprawy, niesamowicie, chodzący z pokolenia na pokolenie, ojciec, pastor, matka, pastor, człowieku, pies, pastor, wszystko w człowieku, wiesz, poukładano, a tutaj nie ma takich rzeczy, nie ma. Nie ma takich rzeczy. Ludzie podejmują pewne decyzje i idą za tymi decyzjami. Do tego cię zachęcam, żebyś tak właśnie robił. Wziąłem, o czym jesteś chodzi.